O, wstrzymaj, wstrzymaj twoje zagniewanie i grzechów naszych zapomnij już, Panie. Niebiosa rosę spuśćcie nam z góry, sprawiedliwego. O, spojrzyj, spojrzyj na lud twój znękany i ześlij tego. Kochani, uczestniczymy w wielkiej uroczystości, wielkiego dziękczynienia za 60 lat pięknej kapłańskiej posługi księdza Infułata Jakuba Gila, którego znamy jako księdza Jakuba, bo przecież tak się wpisał w dzieje tej parafii, jako pierwszy proboszcz i budowniczy naszej świątyni. Jest tym, który tworzył tę parafię, więzi między nami, między wami, i który wpisał się na zawsze w tę przestrzeń wspólnoty i w tę budowlę na chwałę Pana, ku czci miłosierdzia Bożego. Wspólnoty, która nigdy o nim nie zapomniała, która zawsze o nim pamięta. Dziękujemy, księże Infułacie, za każdy dzień twojej kapłańskiej posługi, a zwłaszcza za ten czas, który spędziłeś tu na wzgórzach. Czas piękny, ale niełatwy, bo były to czasy trudne. Pozwolisz, że podziękuję od razu księdzu kanonikowi Markowi Wcisło, który jako pierwszy kapłan wyświęcony z naszej wspólnoty, w naszej wspólnocie parafialnej, jest z nami i podjął posługę słowa podczas dzisiejszej uroczystości. Ksiądz Marek jest wyświęcony w 1984 roku. Dziękuję księdzu Markowi, że przyjął to zaproszenie, że jest z nami i uczestniczy w tej wielkiej radości. Dziękuję serdecznie księżom rodakom, przedstawicielom, tym, którzy mogli przybyć na dzisiejszą uroczystość, pozostali w parafiach, pełnią posługę niedzielną. Dziękuję serdecznie drogim księżom, seniorom, prałatom, przyjaciołom naszego drogiego jubilata tutaj z nowochódzkich parafii i nie tylko, bo mamy jednego gościa z Wiednia. Razem chcemy dziękować Panu Bogu za ten błogosławiony czas i prosić o siły i łaskę Bożą dla księdza Infułata na każdy dzień dalszej posługi kapłańskiej. Bardzo dziękuję. Usiądźcie sobie. Bo będę przemawiał. Tak, może nie za długo. Ojciec Święty Jan Paweł II w 1983, kiedy przybywał do naszej ojczyzny, to witał się z tą ojczyzną, mówiąc: o ziemio moja, ziemio trudna, ale piękna, moja ziemio, bądź pozdrowiona. I bądźcie pozdrowieni wy, rodacy, którzy znacie ciężar, ale i radość bytowania na tej ziemi. Tymi słowami witam się z wami, z tą ziemią nowochódzką, ziemią trudną, ale piękną. Witam was, którzy znacie ciężar i radość bytowania na tej ziemi. Witam wszystkich tutaj obecnych, jesteście mi bardzo bliscy. Zwłaszcza wy, którzy
razem z nami kapłanami, z kapłanem tutaj obecnym, księdzem prałatem Stanisławem Jaśkowcem, który tutaj był przez 6 lat wikariuszem, którzy znamy radość i ciężar budowania tej świątyni. Ciężar, o nim zapominamy, ale radość w nas trwa. I bądźcie pozdrowieni, wy kapłani, którzy duszpasterzowaliście jako proboszczowie, czy to w Miszczowicach, ksiądz Józiu, czy na Kalinowym, ksiądz Stanisław, czy na Dywizjonu 303, ksiądz Jan, prałaci obecnie, wszyscy prałaci. Bądźcie pozdrowieni, bo tak nas dużo łączyło. Dużo nas łączyło, zwłaszcza z księdzem prałatem Janem Bielańskim, budującym kościół świętego brata Alberta na Dywizjonu 303. Bądźcie pozdrowieni, wy, którzy tutaj żyjecie i znacie też ciężar starzenia się, ja też tego doznaję. I dzisiaj wołam was, wy wszyscy, którzyście już odeszli do wieczności, bądźcie pozdrowieni i bądźcie przez nas omodleni. Bądźcie pozdrowieni, księże prałacie, który bardzo dziękuję za zaproszenie, bardzo dziękuję, cenię sobie to. I księża współpracownicy, którzy tutaj gorliwie z księdzem prałatem pracujecie. Pozdrawiam również dzisiaj księdza mojego następcę tutaj, księdza prałata Jana Głoda. Jesteście mi bliscy. Chcę tutaj obecnych, którzy są, omadlać, a tych, których nie ma, bo tak powiedziałem, odeszli do wieczności, albo też są już niemocni, nie mogą przyjść. Omadlam jeszcze bardziej. Niech Bóg wszystkim wynagrodzi i błogosławi. Czy to tu na ziemi, czy na tej drugiej ziemi, ziemi wiecznej. Pan z wami i z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: uważajcie i czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił swój dom, powierzył swoim sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie, z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem, by niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, mówię wszystkim: czuwajcie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Przewielebni kapłani, czcigodne siostry zakonne, drodzy bracia i siostry, parafianie parafii Miłosierdzia Bożego na Wzgórzach Krzesławickich. W dzisiejszą pierwszą niedzielę Adwentu
Parafia Miłosierdzia Bożego na Wzgórzach Krzesławickich świętuje diamentowy jubileusz 60-lecia święceń kapłańskich obecnego wśród nas księdza Infuata Jakuba Gila, budowniczego tego kościoła. Wspominamy dziś jego narodzenia do życia, ale jeszcze bardziej narodziny do kapłaństwa. Święcenia kapłańskie przyjął 23 czerwca 1963 roku z rąk arcybiskupa Karola Wojtyły, dziś świętego Jana Pawła II. Spośród bogatej historii życia księdza jubilata dziś świętujemy szczególny moment, 60. rocznicę urodzin do kapłaństwa. One w życiu młodego Jakuba, pochodzącego z Glisnego koło Mszany Dolnej, zmieniły bardzo dużo, stały się początkiem drogi z Chrystusem Kapłanem, która trwa w życiu księdza Infuata do dzisiaj. W 1977 roku, mając 14 lat kapłaństwa, zostaje proboszczem parafii na Wzgórzach Krzesławickich. Później dyrektorem Caritas, aż wreszcie proboszczem parafii w Wadowicach, z których to pochodził święty Jan Paweł II. Wikariusz, proboszcz, dyrektor, a obecnie emeryt. Wreszcie też przyszedł czas na honory i godności dla księdza Jakuba za pracę poprzez tytuł kanonika, prałata i infuata. Pragnę tu jako świadek bezpośredni przywołać na pamięć świętej pamięci księdza prałata Jana Chyca. Jego patron święty Jan Chrzciciel, którego ksiądz Chyc imię nosił, mówił: ja się muszę umniejszać, aby Chrystus mógł wzrastać. Starsi pamiętają księdza prałata Chyca, bardzo pobożny, bardzo pokorny. Kiedy przyszedł ksiądz Jakub na wzgórza, on usuwa się w cień i wraca do Pleszowa, dając wolną rękę swojemu następcy w działalności duszpasterskiej i budowania kościoła. A że był pokorny, to świadczy taki jeden przykład życia, że ksiądz Infuat tytuł parafii z Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny zmienił na parafię Miłosierdzia Bożego.
i ksiądz prałat Jan Hyc przyjął to w duchu pokory i cieszył się tym dziełem, które tutaj na wzgórzach wzrastało. Postawmy sobie dzisiaj pytanie, co w dzisiejszym świecie znaczy być kapłanem? Być księdzem to stawać się podobnym do Jezusa Chrystusa. Kapłan, który dąży do świętości, wie, że jest powołany do naśladowania świętych oraz innych wspaniałych ludzi, ale przede wszystkim do naśladowania Jezusa Chrystusa. Bo jak wszyscy tu jesteśmy obecni, nikt z nas nie został stworzony na obraz i podobieństwo człowieka, choćby najbardziej niezwykłego, lecz na obraz i podobieństwo samego Boga. Kapłan jest drugim Chrystusem. Gdy stara się naśladować mistrza, staje się do niego podobnym. Być podobnym do Jezusa oznacza chcieć tego, czego chce Jezus. To także umiejętność patrzenia na świat Jego oczami. Dostrzegając w każdym człowieku coś świętego, coś dobrego. Ale wiemy, że nie jest to łatwe. Przecież kapłan to słaby człowiek, choć obdarzony niezwykłymi duchowymi darami. Pewien misjonarz w Azji, podróżując pociągiem, był zajęty modlitwą. Odmawiał brewiarz. Kiedy pociąg nagle zahamował, z brewiarza wypadł obrazek z Panem Jezusem. Siedząc obok, chłopiec zapytał: kto to jest ten piękny człowiek? To mój brat, bliźniak. Odpowiedział po chwili wahania kapłan. Chłopiec przyjrzał się uważnie jeszcze raz. Kapłanowi i wizerunkowi Pana Jezusa na obrazku. I powiedział: wcale nie jesteś do Niego podobny. Misjonarz uśmiechnął się i powiedział: to prawda, a jednak muszę ci powiedzieć, że przez całe życie robię wszystko, aby się do niego upodobnić, choćby odrobinę. W obecnych czasach coraz częściej słyszymy słowa chłopca z pociągu, które są pełne nie tylko zaskoczenia, ale usprawiedliwionego oburzenia. Wcale nie jesteś do niego podobny. To bolesne stwierdzenie, w wielu przypadkach prawdziwe, gdy idzie o życie, postępowanie
i zachowanie kapłana. Domaga się nawrócenia kapłańskich serc, pokuty oraz wynagrodzenia za grzechy. Potrzebny jest w życiu każdego kapłana wysiłek stawania się jak Jezus Chrystus, żeby stawać się podobnym do Chrystusa, trzeba się umniejszać, tak jak mówił święty brat Albert. A ponieważ ksiądz Infuat pracował w Caritasie, więc postać świętego brata Alberta była mu bliska. A mówił on tak: nisko siadać, mało jadać, dużo robić, mało gadać. Życie księdza Infuata było ciągłą pracą. Nawet kiedy przeszedł na emeryturę, na spotkaniach kapłańskich zawsze miał nowe propozycje, żeby robić, żeby działać. W centrum uwagi stawiał Chrystusa, a nie siebie. Wielu wyznawców Chrystusa mówi tak: Jezus powiedział, ale ja bym dodał albo zmienił. Tak buduje się przyjaźń ze Zbawicielem. Wydaje się, że dziś stoimy w obliczu takiego działania duszpasterskiego w Kościele, które nie czeka, że przyjdą wierni do kapłana, do parafii, do Jezusa Chrystusa. Idź, szukaj i odnoś zwycięstwo. Może będą z nami dyskutować, stawiać niewygodne pytania, zarzuty, niekiedy i gorszyć się nami, ale na dnie tego niepokoju i lęku człowieka jest jednak nieokreślone i niejasne pragnienie Boga. To słowa błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Świat się zmienia. Pragnienie Boga jest ukryte w sercu każdego człowieka. Może zagłuszone sprawami materialnymi, przepracowaniem, zmęczeniem, pośpiechem, zabieganiem, zniechęceniem do Kościoła. Stąd często młodzież mówi: Jezus tak, Kościół nie. Ale ono jest wciąż w człowieku. Dlatego potrzeba dziś kapłanów, którzy pamiętają o tym pragnieniu i wskazują Chrystusa nie pięknym słowem, ale życiem. Bo jak mówi przysłowie, słowa zachwycają, ale czyny pociągają. Tylko Jezus Chrystus jest w stanie zaspokoić to pragnienie ludzkiego serca, które tak pięknie wyraził święty Augustyn. Niespokojne jest serce człowieka,
dopóki nie spocznie w Bogu. To z Niego i przez Niego i dla Niego jest wszystko. Tak jak w życiu księdza Infuata Jakuba. I dlatego wspólnie dzisiaj, czcząc ten diamentowy jubileusz, Jemu chwała na wieki wieków. Amen. Czcigodny i drogi księże jubilacie, w imieniu całej wspólnoty parafialnej pragniemy serdecznie przywitać Jego Eminencję, księdza jubilata w 60. rocznicę święceń kapłańskich. Jest nam niezmiernie miło, że przyjeżdża do nas ksiądz budowniczy i proboszcz tutejszej wspólnoty, bo właśnie na wzgórzach krzesławickich wówczas Pan nędzę i łzy naszej wiary zobaczył i cierpliwości wzruszyła go cnota. Ciemności nasze rozświecił raczyć, oznajmił księdzu drogę żywota. W tą 60. rocznicę posługi kapłańskiej pragniemy popatrzeć wstecz i serdecznie dziękować, że przez tak długie lata zabiegałeś, drogi Infuacie, o potrzeby całej wspólnoty i każdego z nas. Byłeś nam przykładem i umocnieniem wiary. Posługiwałeś we wszystkich sakramentach świętych. Pałałeś do nas serdecznością i darzyłeś nas miłością, niekiedy dobrym żartem. W kazaniach wskazywałeś, jak odnawiać ten świat pogrążony w pewnych kłopotach i samolubstwie. Nas wiernych obdarzałeś boską łaską, abyśmy kiedyś mogli dostąpić, mogli zerwać płotów Bożego miłosierdzia. Serdecznie dziękujemy za te łaski raz jeszcze i życzymy zdrowia przede wszystkim i tej wielkiej miłości do Boga i ludzi. Ale drogi Infuacie, nie pomogą próżne żale. Ból swój niebu trzeba polecić, a samemu wciąż wytrwale trzeba znów iść i dalej świecić. Szczęść Panie Boże. Proszę usiądźcie sobie, usiądźcie. Czcigodny jubilacie, w młodości wybrał Cię Pan. Pamiętasz, jak to się stało? Serce te tak mocno poruszył, że Jego na zawsze zostało. Pozostawiłeś rodzinę, przyjaciół, poszedłeś za głosem Jego. Jak odtąd chciałeś być przy Nim, oddać się cały dla Niego. Już lat 60 w kapłaństwie, 60 lat to długo, jak pełnisz posługę dla Boga, jak jesteś Jego sługą. Niech Bóg Cię obdarzy zdrowiem przez następnych lat wiele, a Duch Święty umacnia i wspiera w tym Bożym szlachetnym dziele. Dziś Twoje wielkie święto, Twój jubileusz wspaniały, cieszyć się razem z Tobą, bo Twe ręce tę parafię budowały. Szczęść Boże na dalsze lata. W imieniu mieszkańców Grębałowa
życzenia składają przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Grępołowa. W imieniu wspólnot Drogi Neokatechumenalnej pragniemy Ci z całego serca podziękować, że 35 lat temu, cały czas, 35 lat temu zaprosiłeś katechistów i powstały wspólnoty dzięki Tobie. Serdecznie dziękujemy Ci za to, że tak się stało. Życzymy Ci dużo zdrowia i sił do pełnienia posługi Kościołowi, aby Kościół cieszył się Tobą i Twoim Słowem, które zawsze nas umacniało i umacnia, myślę, że innych wiernych tam, gdzie przebywasz, I prosimy Cię o to, abyś się modlił za nas i o Twoje błogosławieństwo jubileuszowe dla nas. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Skłonności na pracę. Dostojny jubilacie, czcigodny księże Jakubie, to my, twoi wychowankowie, rocznik 1970. Gratulujemy tego pięknego jubileuszu. Oczywiście dołączamy się do tych ciepłych, dobrych słów, życzeń i pozwól na taką krótką dygresję i refleksję kierowaną tutaj od nas, twoich wychowanków. Częstokroć, gdy wracamy wspólnie do naszych wspomnień, czy w naszych prywatnych myślach, to wiedz, że jesteś częścią tych myśli i wspomnień. A są to wspomnienia dobre. Bogu dzięki. Właśnie, Bogu dzięki. Są to wspomnienia dobre, a Ty jesteś w nich jedną z ważnych, zajmujesz w nich ważne miejsce. Czcigodny jubilacie. Nasze dorastanie dla wielu z nas było dorastaniem w wartościach i z wartościami pokolenia JP2, ale również, albo może w tym również, z wartościami miłosierdzia, wpojonego nam na lekcjach religii przez Ciebie, prowadzonych dla nas, i właściwie tylko dla nas, przez blisko 13 lat. Jesteśmy za to wdzięczni. Czcigodny księże Jakubie, nasza przyszłość, nasze dorastanie, nasze życie pewnie nie byłoby takie bez Ciebie. Byłeś nam ojcem duchownym. Uczyłeś nas wiary i nauczyłeś nas mądrości życiowej. Przecież to, że często posługujemy się takim stwierdzeniem, westchnieniem w tych trudnych czasem, a może w różnych sytuacjach życiowych. Jezu, ufam Tobie. To poniekąd, a może przede wszystkim Twoja zasługa. Można by wiele wymieniać, ile dobra zyskaliśmy tutaj dzięki Twojej osobie. Ale to świadectwo, że jesteśmy tutaj wszyscy, jest, niech będzie najlepszymi życzeniami kierowanymi do Ciebie, i jednocześnie podziękowaniem za te lata kapłaństwa, szczególnie te
spędzone tutaj w parafii Miłosierdzia Bożego na Wzgórzach Krzesławickich. Szczęść Boże, wszelkiego dobra i wielkie, wielkie Bóg zapłać. Bardzo Wam dziękuję za obecność. Przewielebny księże jubilacie, nie mogło nas tutaj dzisiaj zabraknąć, nas, oazowiczów 70. i 80. lat, zwanych dinozaurami, ale w przeciwieństwie do nich trwamy. Mówiąc ksiądz Infułat, myślimy Boży kapłan, dobry człowiek, przyjaciel naszej młodości, zawsze nam i naszym rodzinom przychylny, pamiętający o nas i naszych rodzinach do dziś, często z imienia i z nazwiska. Był i jest ksiądz Infułat dla nas wielkim autorytetem i dziś, składając Bogu dziękczynienie za osobę księdza Infułata, za to, że pojawił się w naszym życiu, życzymy, by on sam był nagrodą za te 60 lat posługi kapłańskiej. Proszę przyjąć od nas dwie gałązki tego kwiatu. To nie pomyłka. Ta, którą widać, obfita w kwiaty, i druga, która rośnie w naszych sercach. Karmi się życzliwością dla księdza prałata, pamięcią o nim i modlitwą. Szczęść Boże. Tutaj z wami to jest razem ksiądz prałat, który tam młodzieniec oazowy, ksiądz prałat Stanisław Waśkowiec, ksiądz Marek i ksiądz wasz Tadziu, który tu jest. Bardzo wam dziękuję, bardzo sobie cenię. Myślę, że się spotkałem w Wadowicach. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. O.
Bardzo wam dziękuję za cierpliwość, bardzo dziękuję Bóg zapłać za cierpliwość i za obecność. A także bardzo dziękuję za te modlitwy, które zanosimy siostrom zakonnym, dziękuję kapłanom. No wam każdemu z osobna. Ściskam wasze dłonie i mówię Bóg zapłać, całując wasze dłonie. Dobre, dobre dłonie, na których wyraża się wasze dobre serce. Bardzo dziękuję. Błogosławię was. Mówią mi długich lat. A co Bóg da, to będzie. Jest takie powiedzenie, Jezu, ty się tym zajmij. Jezu, ty się tym zajmij. Tą obecną moim życiem i waszym życiem, ty się zajmij. Jezu, ufam tobie na dalsze lata. Pan z wami. I z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Oto Pan Bóg przyjdzie. Rzeszą świętych nam przybędzie, wielka światłość w cieniu będzie. Alleluja, alleluja. Oto Pan Bóg przyjdzie.